nieskończona ilość możliwości kierunków ruchu. Piękno i precyzja zaklęte w strukturę zbudowaną z kostnych dźwigni i biomechanicznych siłowników. Cud natury, manipulator o wirtuozerskiej maestrii. Szybki i bezbłędny, gibki i zwinny. Tego narządu używamy bez przerwy i wszędzie. Dzięki niemu przetwarzamy świat, dzięki niemu staliśmy się homo sapiens. I wtedy zdaliśmy sobie sprawę, że kontakt z otoczeniem nie zawsze nam odpowiada, że zetknięcie dłoni z materią najczęściej przeradza się w ból i cierpienie. I właśnie wówczas do naszej świadomości dotarło znaczenie jednego drobnego słowa. No właśnie, wszystko można sklasyfikować, policzyć i nazwać. To jest typowy uchwyt zaczepowy, taki jakim się niesie torbę na przykład. Drugi to jest typ uchwytu kontaktowego, taki jakiego używa się przy obsługiwaniu na przykład dzwonka. No i jest trzeci oczywiście, równie ważny, to jest uchwyt zaciskowy i takiego używa się przy niezwykle precyzyjnej czynności nawlekania igły. Aha. To nawet dwa uchwyty zaczepowe. To jest płyty, płyty. O tak, to jest zaczepowy, typowy to jest zaczepowy, tak? To znaczy, że jeśli ja sobie na przykład sznuruję but, to używam uchwytu zaciskowo-zaczepowego. Dokładnie. Tak? I wszystko jest jasne wtedy. Oczywiście trzy genialnie proste uchwyty praktycznie opisują cały kontakt dłoni ze światem. Mnie się wydaje, że ty reprezentujesz ludzi, którzy uważają, że jeśli cokolwiek można nazwać, to znaczy, że już wiadomo o tym wszystko. A tak naprawdę przecież to wszystko przyjmowane jest przy milczącym, od wielu lat milczącym założeniu, że to jest wprost idealnym tworem biologii i ewolucji, prawda? I taka jest prawda. A jednocześnie, wiesz, mi się wydaje, że ta dzisiejsza nasza wymiana zdań to jest kolejny przykład takiej sprawy oczywistej, prawda? Takiej, która jest tak oczywista, że już jej nie widać, jak powiedzmy powietrze czy trawa. Słuchaj, zastosujmy w tym przypadku tego typu metodę. Gdyby tak było, to czy istniałaby ogromna branża, dziedziny techniki, wynalazczości, która zajmuje się kontaktem tego tworu ze światem zewnętrznym? Jest to branża taka, która tyczy zresztą zwykle kontaktu dłoni z uchwytami, z narzędziami. Jak to wygląda? No, jako przykład, gdyby to było takie proste, najstarsze narzędzie, jakim człowiek się dotąd posługiwał, powiedzmy takie mądre narzędzie, łuk, prawda? Wiadomo, że było to wykorzystanie sił sprężystości, no i w efekcie powstawała znakomita broń. Dzisiaj używa się tej broni właściwie tylko w celach sportowych. Ale popatrz, że to miejsce, przy którym następuje kontakt dłoni z przyrządem, zrobiło się niesamowicie wyrafinowane. Pytanie dlaczego? Idzie po prostu o to, że jeśli człowiek pracuje mięśniami, to odbywa się to na takiej zasadzie impulsowej, chwytania i puszczania, bo jest to po prostu jedyny sposób pilnowania, kontroli przez mózg tego, co dzieje się z tak zwanymi efektorami, czyli na przykład z ręką. A w tym przypadku oznacza to, że powstawałyby interferencje, drgania, broń byłaby niecelna. W związku z tym konstruuje się maszynerię tak, by jak największe partie mięśni były zwolnione od pracy, bo wtedy maszyneria robi się idealna, robi się celna, robi się nieporównywalna z tymi łukami starymi. I to jest tylko jeden z przykładów tej wielkiej branży, którą nazwać można ergonomią uchwytu. Żelazny uścisk dłoni na drewnianym trzonku do stalowego ostrza. Zamaszyste ruchy wytrawnego majstra pracującego godzinami bez wytchnienia. I cała seria paskudnych okaleczeń na skórka. To efekty nacisku na miękkie partie dłoni niewinnych trzonków śrubokrętów, dłut, nożyczek. Żelazny nacisk dłoni, trwający godzinami, podlane obficie kroplami potu.
Przez całe wieki ludzie posługiwali się najlepszymi narzędziami, w jakie zaopatrzyła ich natura, 10 giętkimi palcami. I przez stulecia przedłużali je twardszymi niż ludzka tkanka metalami. A one zostawiały swe piętno, bo właśnie tu wbijały się w skórę. W tych punktach dłoń nie znosi zbyt długiego nacisku. Każda praca wymaga przeniesienia pewnej energii z mięśni na narzędzie, a tam, gdzie energia, zaraz pojawia się ciśnienie i tarcie. Żelazny chwyt, drgające nerwy, napięte mięśnie. I centrala przyjmująca sygnał bólu, który zostanie zignorowany. Dłoń musi wykonać zaplanowany ruch, bo praca nie może czekać. Ale praca i ból to wcale nie muszą być synonimy. Można inaczej. Ręka jest miękka, dostosuje się do każdego kształtu. A gdyby tak wszystko odwrócić? Niech trzonek narzędzia przystosuje się do ręki. Niech straci kanty, niech będzie wypukły tam, gdzie w dłoni jest dołek i wklęsły tam, gdzie poduszki mięśni unoszą się do góry. Buty i rękawiczki robimy już od dawna na miarę. A więc miara i poprawka. A potem kolejna. Nikt przecież nie będzie się upierał, że wszystkie uchwyty muszą być uniwersalne, to przesąd. Ale kolor może wyróżniać nową generację, może kojarzyć się z lżejszą pracą, wygodą i bezbolesnym działaniem. Bo narzędzia mogą być wygodne, jak stare buty. Na razie to jeszcze próba. Próba zbudowania takich nożyczek, które same będą wskakiwały do ręki i zgrabnie w niej siedziały. Takich, które obejmą właściwe palce i miękko się w nich ułożą. Do każdej czynności używamy innego narzędzia. Do każdego narzędzia musimy dobrać chwyt. To nawet nie zależy już od nas. To przyroda przed wiekami ukształtowała naszą dłoń, najlepsze narzędzie pod słońcem. I my tego już nie poprawimy. Możemy tylko zręcznie uzupełnić narzędziami na miarę. Idea szlachetna, ale jakoś, mój drogi, te pomysły uniwersalnych narzędzi, uchwytów na miarę jakoś się niezupełnie przyjęły. Zresztą trudno sobie wyobrazić, jak nieprawdopodobny chaos spowodowałoby to w produkcji, gdyby trzeba wykonywać narzędzie inne dla każdego człowieka. Przecież współczesna produkcja to jest ogromna skala i ogromna unifikacja. A poza tym nie doceniasz biologii. Dłoń jest naprawdę wspaniałym narzędziem, najdoskonalszym. Upieram się przy tym, jakie biologia wymyśliła, i ona potrafi się dopasować, jeśli tylko damy jej szansę. A tą szansą są po prostu ergonomiczne uchwyty. Od tak prostych pomysłów uchwytu pilnika, każdy, kto choć raz cokolwiek szlifował, wie, że potem przez kilka dni nie można się niczego dotknąć, bo otarcia na skórka, pęcherze i tak dalej. Tak, bo dłoń jest uniwersalny. Ten uchwyt do pilnika okrągłego i do półokrągłego jest identyczny. Pasuje wspaniale, leży po prostu w ręce. To są proste pomysły, tak proste, że aż genialne.